31 marca wspominamy błogosławioną Natalię Tłasiewicz, dziewicę i męczennicę. Natalia urodziła się w Rzeszowie 9 kwietnia 1906 roku w rodzinie wielodzietnej, a jej ojcem był urzędnik skarbowy. Mimo trudności finansowych, rodzice zadbali o jej gruntowne wykształcenie. Była bardzo zdolną uczennicą, także uzdolnioną muzycznie, uczyła się bowiem gry na skrzypcach. Pomimo to naukę musiała przerwać z powodu dokuczających jej chorób już od dzieciństwa. Jako nastolatka określiła cel swojego życia, aby drugim czynić dobrze i realizowała go, zawsze będąc aktywna społecznie. W 1921 roku rodzina wyprowadziła się do Poznania. Tam spodziewano się poprawy sytuacji materialnej. Natalia podjęła studia polonistyczne w Uniwersytecie Poznańskim, zwieńczone pracą dyplomową Mickiewicz a muzyka. Jako studentka bardzo aktywnie angażowała się w działalność Sodalicji Mariańskiej, społeczność literacką, a równocześnie bardzo dbała o własny rozwój duchowy. Często uczestniczyła w rekolekcjach, czytała dzieła z dziedziny teologii duchowości. Po ukończeniu studiów podjęła pracę jako nauczycielka w szkołach poznańskich. Była nauczycielką nowoczesną, niezwykle twórczą. Zdobyła autorytet poprzez stawianie sobie coraz to nowych i wyższych wymagań, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jej celem w życiu zawodowym było wychowywanie i kształcenie młodzieży dla Boga. Spodziewała się, że nadchodzą trudne dla Polski czasy, więc przygotowywała młodzież do trwania i bronienia wartości katolickich, by wojna nie wyjałowiła ich dusz z poczucia piękna i dobra. Kreśliła ambitne plany na przyszłość. Po 8 latach znajomości zerwała zaręczyny, ponieważ odkryła powołanie do samotności. Wiedziała, że jako osoba samotna może być bardziej dyspozycyjna w apostolstwie. Bardzo lubiła podróże. Była w Wilnie i Norwegii. Uczestniczyła w uroczystościach kanonizacyjnych świętego Andrzeja Boboli w Rzymie. Wówczas też zwiedziła wiele włoskich miast. Nigdy nie traciła czasu. Potrafiła podporządkować swoim planom niedomagania fizyczne. Samodzielnie i odważnie szukała swojej własnej drogi ku świętości. Nie oddzielam życia najbardziej szarego od ideałów, ku którym podążam. Wszystko, praca, nauka, sen, przyjemności, jedzenie, wszystko wciągam w swój plan doskonalenia się. W czasie wojny znalazła się w Krakowie. Tam uczyła w warunkach konspiracyjnych. Po odpowiednim przygotowaniu, jako przedstawicielka rządu londyńskiego, wyjechała do Niemiec, by apostołować wśród kobiet wywiezionych tam do robót przymusowych. W 1943 roku trafiła do kobiet, które były wyczerpane nadmierną pracą, niedożywione, ale też zdemoralizowane pijaństwem, prostytucją, kradzieżami i bójkami. Wśród nich apostołowała, głosiła katechezy, organizowała nabożeństwa i modlitwy, a także deklamowała wiersze, organizowała jasełka oraz koncerty na miarę tamtych warunków. Na początku roku 1944 została zdekonspirowana. Po brutalnym śledztwie przewieziona do obozu kobiet w Ravensbrücku. Tam też kontynuowała swoją misję ewangelizacyjną. Została zagazowana w Wielką Sobotę 31 marca 1945 roku. Następnego dnia obóz został wyzwolony. Błogosławiona Natalia jako świecka kobieta dała świadectwo miłości do Jezusa aż do końca. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Natalii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.